Dzień dobry, witam serdecznie. Przykopaliście się przez śnieg. Oj, ja się myślałam, że już nie dojadę, ale udało się. No i oto ja jestem tu, a wy mam nadzieję jesteście tam. Zaczynamy nowy tydzień i to jest tydzień, w którym naprawdę warto jeszcze zbierać pieniądze na koniec grudnia. Zaczynamy naszą zabawę. Zapraszam już teraz osoby pełnoletnie. Możecie się zgłaszać do naszych konkursów telefonicznie. Numery widać już na dole ekranu. Pamiętajcie o tym, że jest opłata za każde połączenie. Takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi na antenę, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. A jak się na antenie uda wygrać jakąś nagrodę, a będzie niejedna do tego okazja, to pieniążki wyślemy w ciągu 5 dni roboczych, czyli do następnego poniedziałku. Jeszcze będzie przed świętami. Biorąc udział w naszym programie, możecie być spokojni, że regulamin tego programu został zatwierdzony przez Urząd Celny i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez ten urząd. I mamy też budżet nagród, pula nagród w całej wielkiej zimowej loterii, to aż 1 900 000. Oszałamiająco dużo. I pamiętajcie też o tym, że dzwoniąc do programu, to dajecie sobie szansę na to, żeby wygrać nagrodę w programie, ale także wziąć udział w konkursie SMS-owym, w którym do wygrania 25 000 zł, tylko oczywiście trzeba będzie potem odpowiedzieć na zaproszenie wysłane SMS-em. No to co, zaczynamy. Proponuję pierwszy dzisiaj konkurs na rozgrzewkę, na dobry początek całego nowego tygodnia. Szukamy imion męskich z literką U. I teraz uwaga, jest jedno imię ukryte w kopercie. Za to jedno imię z koperty zapłacę 500 000 zł. Już teraz taka nagroda do zdobycia, więc śmiało, kombinujmy, próbujmy, szukajmy, znacie to imię. To, o to jestem spokojna. Kto na nie wpadnie, wygra 500 000 zł, no pod warunkiem, że postanowi nam podać odpowiedź na antenie. Już teraz można próbować. Kto ma telefon, niech łapie za ten telefon. Kto ma pomysł, jaka może być odpowiedź, bardzo proszę. Jeden numer dla telefonów stacjonarnych, drugi numer dla telefonów komórkowych. To, że się uda trafić na antenę, jak ktoś będzie bardzo chciał, to oto jestem raczej spokojna. Już teraz czeka... O, proszę bardzo, mamy pierwszego gościa. Witam, halo? Jakub. Dzień dobry, Jakub. Nie jest to imię z koperty, ja je zapiszę, pozdrawiam serdecznie, ale zaczęliśmy. Aha, no i swoją drogą, dobrze, że Jakub, a nie Kuba, bo właśnie takie imiona w pełnej oficjalnej wersji bez zdrobnień, bardzo proszę, podajcie, bo też takie imię jest w kopercie. Zapisujemy Jakuba. Jakub. O, przydałby mi się chyba lepszy pisaczek, ale na razie dajemy radę. Kto następny? Już teraz zapraszam. Kto następny? Mamy pierwsze imię z literką U. Zaraz nastąpi wymiana sprzętu. Kto ma ochotę dołączyć się do naszej zabawy? Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Jakie może być imię męskie z literką U? Mariusz. Mariusz, to nie jest odpowiedź z koperty. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, rzucamy pisaczkami. Rzucamy. O, łapiemy. Jest. Mariusza zapiszę. Gracie o 500 zł. Już zapisuję. O, znacznie lepiej. Już zapisuję Mariusza. I kto ma jeszcze jakąś propozycję? Już teraz możecie próbować. Zobaczcie, parę minut naszego programu, słyszeliście już dwie osoby na antenie. Oczywiście, że ja nie mogę obiecać, że każdy telefon oznacza natychmiastową wizytę na antenie, ale to się udaje. To się udaje, to jest częste, mało tego, czasami jedna osoba nawet parę razy się do nas dodzwania, więc możecie próbować. Dwa numery cały czas do dyspozycji i w każdej chwili, w każdej sekundzie może się okazać, że trafisz na antenę, więc bądź do tego przygotowany. Miej gotową odpowiedź, bo takie rzeczy też się zdarzają, że ktoś dzwoni i nagle czarna dziura, bo nic nie wymyślił, nie spodziewał się. Halo, dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry, witam w programie Granie na Śniadanie. Dzień dobry. Jakie może być imię męskie z literką U? Czarna dziura? Mateusz. No, odpowiedź pasuje do konkursu, ale nie jest to hasło z koperty. Pozdrawiam serdecznie, zapisujemy Mateusza. No i gramy dalej. Kto zgadnie? Mateusz. Kto zgadnie odpowiedź z koperty, wygra 500 000 zł. Pamiętajcie o tej nagrodzie. Ta nagroda na pewno się przyda, a my ją wyślemy do następnego poniedziałku w ciągu 5 dni roboczych. Więc no, myślę, że jak się postaracie, to je zdążycie jeszcze wydać przed świętami. A może wręcz przeciwnie, zostawicie, bo już wszystkie pieniądze przed świętami zostaną wydane, więc zostaną na po świętach. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Imię męskie z U? Tadeusz. Nie Tadeusz. Szukamy dalej. Nie Tadeusz.
Tadeusz. Zapisujemy Tadeusza. Jakub, Mariusz, Mateusz, Tadeusz. Tyle już imion ma. O proszę, jest kolejna odpowiedź. Może teraz się uda. Halo? Sergiusz? Sergiusz też nie. To nie jest odpowiedź, którą ukryliśmy. Sergiusz, ale zobaczcie, co chwilę ktoś jest na antenie. I ja myślę sobie, że w związku z tym, że jest tak wcześnie rano, to należą wam się większe pieniądze, bo to trzeba było się obudzić, przetrzeć oczy, nikomu się nie chce, prawda? 700 zł do wygrania. A też weźcie to pod uwagę, że jest tak wcześnie i że może inni jeszcze śpią albo są tak zajęci przygotowywaniem dzisiejszego dnia, że nie mają czasu na to, żeby zająć się naszym konkursem i telefonami. Halo? Dobry. Halo, dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Elizjusz. Jeszcze raz. Elizjusz. Elizjusz. Nie, Eligiusz chyba, tak? Jeszcze raz, proszę powtórzyć. Tak, przez G. Przez G. Coś mi trzeszczało, ale to nie jest odpowiedź z koperty. Pozdrawiam. Eligiusz. Jakiś tam śnieg zasypał chyba łącza. Eligiusz. Swoją drogą, no naprawdę nie spodziewałam się aż takich opadów. Mówili, że będzie padać, ale aż tyle. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie może być imię męskie z U? Hubert. Hubert, nie jest to hasło z koperty. Szkoda, bo to 700 zł pewnie by się przydało, ale jest nadal na nie szansa. Bo dopóki hasło do odgadnięcia, więc każdy z was, ci, którzy byli już na antenie, mogą dalej próbować. Ci, którzy jeszcze nie byli, no najwyższy czas, żebyście zaczęli. Gracie o 700 zł. Przypominam te odpowiedzi, które już były. Jakub, Mariusz, Mateusz, Tadeusz, Sergiusz, Eligiusz, Hubert. Kto ma następną propozycję? Halo? Dzień dobry, Łukasz. Łukasz, też nie. To też nie jest imię Łukasz. Pozdrawiam serdecznie. No i może się jeszcze doczekam na inną propozycję, bo możecie dalej próbować. I teraz uwaga, uwaga. Otwieramy więcej linii. Będzie się wam łatwiej do nas dodzwonić. No, nie było tak trudno, patrząc na ilość odpowiedzi. Chyba co pół minuty mam kogoś na antenie, ale teraz będzie jeszcze większe prawdopodobieństwo, że się uda. Uwaga. 3, 2, 1. Już! Otworzyliśmy więcej linii. Łatwiej się dodzwonić. Jest większa szansa, że się uda trafić na otwartą linię, bo jest ich więcej. Halo? Halo, dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, proszę się odezwać. 3, halo, 2, halo, halo, 1. O, strata szansy. Trzeba było spróbować, a może wypadło to imię z głowy, albo właśnie to była ta sytuacja, o której mówiłam, że ktoś się nie spodziewał, że mu się uda od razu do nas dodzwonić, a to się udało. Halo? Halo. Dzień dobry, jakie może być imię męskie z literką U? Hugon. Hugon. Nie jest to odpowiedź z koperty. Pozdrawiam serdecznie. Już zapisuję, żebyśmy o tym pamiętali, no bo to też tak działa, że im więcej tutaj jest imion zapisanych, tym mniej nam zostaje do dyspozycji, czyli tym większa szansa, że jeśli masz nową odpowiedź, to będzie to właśnie odpowiedź z koperty. I zapraszam już teraz kolejną pełnoletnią osobę. Już teraz możesz próbować, bo mamy wciąż więcej otwartych linii, więc to się może udać. Halo? Halo, dzień dobry. Halo? Arkadiusz. A ile masz lat? No, ciocia Agnieszka ci mówi, żebyś następnym razem się zastanowił, jak będziesz się do nas zgłaszał. Tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Bardzo proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Imię Ursyn. Ursyn. Nie jest tak. To hasło z koperty. Pozdrawiam serdecznie. Zapisujemy, a tu go zapiszemy. Kto ma jeszcze coś do dodania w sprawie imienia męskiego z literką U? Szukajcie takich imion. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to może być imię? Eusebiusz. Eusebiusz też nie. Pozdrawiam. Zapisuję. Eusebiusz. Ale myślę, że jesteśmy coraz bliżej, bo już mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 odpowiedzi na tablicy. O 11 imion łatwiej. Halo? Dzień dobry. Jakie może być imię męskie z literką U? Faust. Faust. Nie jest to odpowiedź z koperty. Pozdrawiam serdecznie. Gramy dalej. Gramy dalej. Kto ma jeszcze jakąś propozycję? Przypominam o nagrodzie. 700 zł. Możemy wysłać do kogoś 700 zł, jeśli uda się odgadnąć hasło z koperty. Halo? Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie. Witam w poniedziałek. Proszę podać odpowiedź. Klaudiusz. Nie Klaudiusz, też nie Klaudiusz. Pozdrawiam, do usłyszenia. Klaudiusz.
aż dwie literki U, wystarczy jedna, ale możecie oczywiście szukać takich, gdzie są dwie literki, może i więcej. No musi być przynajmniej jedna litera U w tym imieniu męskim. Halo? Remigiusz. Jeszcze raz? Remigiusz. Remigiusz, też nie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Remigiusz. Kto ma jeszcze jakąś nową odpowiedź gotową, zapraszam serdecznie. Wcześnie rano możesz wygrać 800 zł. 800 zł. Kolejna podwyżka. O 100 zł więcej. Fajnie, zawsze będzie można. Samo 100 zł. Ile rzeczy można za takie pieniądze kupić? A tutaj tę stówkę dodajemy do poprzedniej nagrody. Czyli jest już 800 zł do wygrania. Możesz sobie w ten sposób troszeczkę humor poprawić. I na przykład kupić jakąś taką super, ekstra, świetną łopatę do odśnieżania śniegu. Bo z tym też trzeba postępować rozsądnie. Ja parę łopat już złamałam na śniegu, więc taka porządna się na pewno przyda. Kto ma jakieś imię z literką U, nie zapominajmy o konkursie. Imię męskie w pełnej wersji, bez zdrobnień, z literą U. Przynajmniej jedno U musi być w tym imieniu. Jedno takie jest w kopercie za 800 zł. Halo? Halo? Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Gustaw. Gustaw, to nie jest hasło z koperty. Gustaw. No i czekam już teraz na kolejną propozycję. Komu się jeszcze uda? A i mam nadzieję, że tam jeszcze ktoś jest przed telewizorem, że nie rzuciliście się wszyscy do tego śniegu. Nie, pewnie już pomysły się kończą, bo mamy dużo tych odpowiedzi na tablicy, ale wierzę w was. Przynajmniej jedno imię jeszcze nie padło, to, które jest ukryte w kopercie. Komu się uda, wygra 800 zł, na pewno z tego powodu się uśmiechnie. Na pewno ten dzisiejszy dzień będzie weselszy. No i ta świadomość, że wyślemy te pieniążki do przyszłego poniedziałku, na pewno sprawi, że będzie ci weselej i lżej na sercu. Halo? Halo, dzień dobry. Jakie może być imię męskie z literą U? Augiasz. Jeszcze raz? Augiasz. Augiasz, ten od stajni, niezbyt czysty, tak? Pozdrawiam. Tak. To nie jest hasło z koperty. Augiasz. No i proszę, czekam na... Już jest kolejna osoba. Halo? Eugeniusz. Eugeniusz mamy, tak? Czy nie mamy? A może nie mamy? Nie, mamy Eusebiusz. Eugeniusz zapisze, ale to nie jest hasło z koperty. Eugeniusz. Szybciutko wam przypomnę, jakie mamy imiona na tablicy. Eugeniusz, Augiasz, Gustaw, Remigiusz, Klaudiusz, Faust, Eusebiusz, Ursyn, Jakub, Mariusz, Mateusz, Tadeusz, Sergiusz, Eligiusz, Hubert, Łukasz, Hugon. No i co? Czy jeszcze coś przychodzi do głowy? Czy jest jeszcze jakaś inna propozycja? Jakieś imię męskie z literką U w formie oficjalnej bez zdrobnień. Tego się trzymamy. Dalej takie zasady obowiązują i nadal obowiązuje to, że zapraszam osoby pełnoletnie. No i to, że jest nagroda. Oczywiście to jest chyba najfajniejsze i najważniejsze, że biorąc udział w tym naszym konkursie, przy okazji takiej no trochę zabawy też z mierzeniem się z samym sobą i z innymi widzami, komu się uda, można wygrać 800 zł. Halo? Halo, dzień dobry. Jakie może być imię? A podam swoje może. Artur. Artur. To nie jest odpowiedź z koperty. Pozdrawiam cię serdecznie. No i zapraszam, bo dalej możesz próbować. Wszyscy mogą próbować. Artur. Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, no i którzy mają coś do powiedzenia. Czyli mają jakieś imię męskie z literką U. Dobrze, że tylko męskie. Gdyby to było po prostu imię z literą U, to byłoby trudniej. A teraz mamy imię męskie z literą U. I teraz uwaga. Znowu otwieramy więcej linii. Co wy na to? Bo naprawdę byłoby dobrze, gdyby się ten konkurs już teraz rozwiązał. Dlatego uwaga, znowu 3, 2, 1. Już to działa. Już jest więcej otwartych linii. Łatwiej będzie się do nas dodzwonić. Większe prawdopodobieństwo, że twój telefon trafi w otwartą linię, bo jest ich więcej. Dlatego zapraszam już teraz. Słuchajcie, 800 zł. No, warto byłoby wygrać. Halo, dzień dobry. Trzymam kciuki, żeby się udało. Witam. Halo? Dzień dobry. Jakie może być imię męskie z U? Janusz. Nie Janusz. Nie było jeszcze Janusza. Nie było. Janusz. Kto następny? Kto pierwszy wygra dzisiaj? Kto rozwiąże ten konkurs? Ale będzie frajda. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Bogusław. Nie Bogusław. Jeszcze nie Bogusław. Ale macie dużo pomysłów, bo...
Gusław i już gramy dalej. Już czekam na następną odpowiedź. Przedziwne, przeróżne imiona wymyślacie. Jedne bardziej popularne, inne mniej. No, widzę, że pomysłów wam nie brakuje. Czego jeszcze nie było? Jakiego jeszcze imienia nie było dzisiaj na antenie? Może teraz się uda. Halo? Onufry. Onufry! Nie było dzisiaj, ale to też nie jest imię z koperty. Pozdrawiam serdecznie. Onufry. O, widzicie, zbliżamy się do rozwiązania. Dosłownie. Coraz mniej miejsca na tablicy, czyli coraz mniej imion zostało jeszcze do dyspozycji. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie może być imię męskie z literką U? Rudolf. Rudolf. Też nie. Też nie, ale to dobre takie imię. Rudolf świąteczne, grudniowe. Taki jeden był z czerwonym nosem. Halo, dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Jeszcze raz? Dariusz. Dariusz. Nie jest to odpowiedź z koperty. Pozdrawiam. Wiecie co? 1000 złotych do wygrania. Zaokrąglamy te kwoty. Tak przyjemnie chyba będzie o niej pomyśleć, jak jeszcze będzie większa. Zapisuję Dariusza, bo już wiemy, że to nie jest imię Dariusz. I gramy dalej. 1000 złotych jest warte imię z koperty. Kto je poda na antenie, jeśli będzie osobą pełnoletnią, ten wygra te pieniądze i ten będzie sobie mógł je potem wydać, a my je wyślemy do następnego poniedziałku. Tych imion coraz więcej na naszej tablicy i ja myślę, że tam ktoś już myśli o tej odpowiedzi z koperty. Halo? Halo, dzień Halo? Dobry, witam serdecznie. Jakie może być to imię? January. January! Nie, to nie jest odpowiedź z koperty. January. 1000 złotych. Przypominam, że tyle do wygrania. Cały czas mamy więcej otwartych linii. Ta promocja cały czas trwa, więc możesz sprawdzić, czy przypadkiem, biorąc telefon do ręki i wykręcając jeden z naszych dwóch numerów, nie trafisz na antenę. Jeśli trafisz, to bądź do tego przygotowany, podaj mi odpowiedź. Czyli jeszcze raz przypominam, imię męskie z literką U w wersji pełnej, bez zdrobnień. Kończymy konkurs. Halo? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Imię męskie z U? Halo? Mateusz. Mateusz. A Mateusza mam. Jest już na tablicy. Imię Mateusz. Szukamy nowego imienia z literką U. Kto jeszcze ma jakąś propozycję? Halo? Tak, to będzie Juliusz. Juliusz. Nie jest to hasło z koperty, ale dziękuję bardzo za wizytę na antenie. No i zapraszam ponownie, bo można jeszcze próbować. Jeszcze konkurs trwa. Wciąż do wygrania 1000 złotych. 1000 złotych. Ja wiem, że teraz to już jest problem pewnie wykombinować jakieś nowe imię. Gdybym miała sama takie zadanie, że na przykład wymyślę 10 imion z literką U, męskich, no to podejrzewam, że tak przy 5., 6. już zaczęłabym poważnie się zastanawiać, ale może teraz się uda. Halo? Urban. No nie, też nie imię Urban. Pozdrawiam, Urban. Mamy kolejną odpowiedź. Czy znajdziesz jeszcze jakieś imię? Czy wpadło ci coś do głowy? Może się zastanów, może rozejrzyj wśród znajomych, poszukaj, jakie jeszcze, może w kalendarzu warto zerknąć. Jakie jeszcze jest imię męskie z literką U, którego nie ma na tablicy? Bo jest coraz większe prawdopodobieństwo, że to imię, które ty masz teraz na myśli, jeśli go nie mam na tablicy, to jest właśnie imię z koperty. Halo? Halo? Dzień dobry. Dobry. Proszę podać odpowiedź. A nie, nie taka miała być odpowiedź. No trudno, nie udało się. Pozdrawiam. No i jak jakaś osoba pełnoletnia jednak będzie miała ochotę wziąć udział w tym konkursie, to teraz jest dobry moment. Czeka nagroda 1000 złotych. No chyba musi być jeszcze jakiś pomysł. No przynajmniej jedno imię mamy jeszcze. To ukryte w kopercie. Kto na nie wpadnie? Halo? Dobry. Dzień dobry. Jakie to może być imię? Apoloniusz. Nie jest to Apoloniusz. Pozdrawiam. Znalazło się nowe imię. Apoloniusz. Znalazło się nowe imię z literką U, które nie jest jeszcze imieniem z koperty. Czy jeszcze masz jakąś propozycję, drogi widzu, poniedziałkowy? Tak, dzisiaj poniedziałek. Trzeba zaczynać ten tydzień od czegoś dobrego, pozytywnego. Może to będzie właśnie wygrana w naszym programie. Halo, dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, czy usłyszę kogoś? A nie, znowu! Co się dzieje? Tak jesteście zaskoczeni tym, że można? Rzeczywiście można się do nas dodzwonić.
proszę być na to przygotowanym. Jeszcze raz przypomnę, jakie są nasze numery. 704-307-222 to jest numer dla telefonów stacjonarnych, a dla telefonów komórkowych gwiazdka 73220. Kto ma telefon komórkowy, dzwoni pod ten drugi numer, kto ma telefon stacjonarny pod ten pierwszy i dzięki temu dajecie sobie szansę na wzięcie udziału w naszym konkursie. Widzicie, o co chodzi, co chwilę pokazujemy. Imię męskie z literką U i dajecie sobie szansę na wygranie 1000 zł, bo aż tak wielka nagroda czeka za rozwiązanie tego konkursu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jakie to może być imię? Arkadiusz. Nie Arkadiusz, ja już to dzisiaj usłyszałam, ale nie zapisałam, bo to osoba niepełnoletnia podała. Teraz zapisuję Arkadiusz. To nie Arkadiusz. Halo? Już jest kolejna propozycja. Witam. Witam. Jakie to imię? Korneliusz. Nie Korneliusz, a nie mamy Korneliusza. Klaudiusza mamy, Korneliusza nie mamy. Zapisujemy. My Agnieszka zapisujemy. Korneliusz, już. Już odbieram. Korneliusz, halo? Edmund. Nie, Edmund też, ale słyszę co chwilę telefon za telefonem. Edmundy. No więc jak tak dalej będzie, to coraz bliżej moment rozwiązania tego konkursu. Zapraszam osoby pełnoletnie. Możecie próbować. Zobaczcie, słyszycie to. Co chwilę ktoś jest naszym gościem. Co chwilę ktoś jest na antenie, o czym świadczą te imiona zapisane na tablicy. No tak się złożyło, że do tej pory nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, a było to bardzo prawdopodobne. Na samym początku, bo podajecie przeróżne imiona i te bardziej popularne i te mniej popularne. Jeszcze raz przypominamy wszystkie imiona. Zobaczcie, teraz jest szansa na to, żeby sobie je przypomnieć. Edmund, Korneliusz, Arkadiusz, Apoloniusz, Urban, Juliusz, January, Dariusz, Rudolf, Onufry, Ursyn, Eusebiusz, Faust, Klaudiusz, Remigiusz, Gustaw, Augiasz, Eugeniusz, Artur, Janusz, Bogusław, Hugon, Łukasz, Hubert, Eligiusz, Sergiusz, Tadeusz, Mateusz, Mariusz, Jakub. Piękna lista, prawda? Czego jeszcze nie było? Jakiego imienia? Jest takie jedno na pewno, warte 1000 zł. Halo? Dzień dobry, witam. Jakie to może być imię? Proszę podać odpowiedź. Lucjan. Lucjana nie było, rzeczywiście, ale to nie jest imię z koperty. Jeszcze szukamy. Konkurs trwa. Lucjan. No i co wy na to? Pojawiło się kolejne imię na tablicy. Czy jest, być może jest taka osoba, która od samego początku myśli o jakimś imieniu i jeszcze nikt go nie podał, dlatego uwaga. Ponieważ jest teraz naprawdę problem już z wymyśleniem nowego imienia z literką U, dlatego nagroda pocieszenia. Każda nowa propozycja jest warta 50 zł. 50 zł za każde nowe, podkreślam, nowe imię, którego jeszcze dzisiaj nie było na tablicy, a jest to teraz już trudne. Aha, no i przypominam, że to nie może być imię zdrobniałe. Jest to na pewno trudne. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 odpowiedzi już jest na tablicy. Halo? Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Tymoteusz. 50 zł. To jest nowe imię. Jeszcze go nie mieliśmy, ale to też nie jest imię z koperty. Tymoteusz. I już jest kolejna odpowiedź. Halo? Halo? Jakie to może być imię? Julian. Lucjan. Nie, Juliusz. Nie, Julian. Dobrze, Julian. Dobrze, ja sprawdzałam, czy go nie mam na tablicy. Wygrał pan 50 zł. Gratuluję. Julian. Julian, gratuluję. I już zapraszam kolejną osobę. Słuchajcie, jest nagroda pocieszenia. Wygrasz albo 50, albo 1000 zł. Halo? Kuba. Nie może być. Nie może być. Mamy Jakuba, a Kuba to jest zdrobnienie od imienia Jakub.
ale pamiętajcie o tym, dobrze? Żeby nie podawać imion zdrobniałych. Ja przypomnę o tym, że płacę po 50 zł za każde nowe imię, bo wymyślić nowe imię w tej chwili jest naprawdę nie lada sztuką. A jak się uda wymyśleć to imię, które my ukryliśmy w kopercie, to już nie 50 zł, tylko 1000 zł zarobisz. Więc się postaraj. Jeśli masz jakąś propozycję, postaraj się z nią dostać do nas na antenę i zaproponować to imię. Zerkaj na tablicę. Ja wiem, że trudno się w tym wszystkim połapać. Już mnie samej się mylą imiona, które były, które nie były. Dlatego mam tutaj pomoc w postaci tej listy. Można sprawdzić. Julian nie było, zarobił 50 zł. Jakie następne imię? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to może być imię? Józef. Ale przez U zamknięte. A. Zdarza się. Sama mam problemy z tą naszą ortografią. Wiem, że tak może być. Słuchajcie, nie zapiszę tego Józefa. Pisze się przez U zamknięte. Jest rzeczywiście literka U, którą słyszymy, ale inaczej się pisze. Kto ma jeszcze hasło, które pasuje do konkursu, to uwaga, jest szansa na wygranie 1500 zł. Tyle za rozwiązanie naszego konkursu. Tyle jako nagroda główna, ale pamiętajcie o nagrodzie pocieszenia, bo wciąż można zarobić, podając po prostu nowe imię, którego jeszcze nie ma na tablicy. Jeśli dodzwonisz się do nas i zaproponujesz jakieś imię i jeśli to nawet nie będzie odpowiedź z koperty, to i tak zarobisz 50 zł. Nagroda pocieszenia też jest fajna. Halo? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Jakie imię ma literkę U otwarte? Bogumił. Bogumił, Bogusława mamy, Bogumiła nie mamy, więc wygrała pani 50 zł. Gratuluję, ale to nie jest jeszcze imię z koperty, szkoda. Szukamy dalej, Bogumił. No, wiecie co, już naprawdę czas najwyższy. 1500 zł, aż tak urosła nagroda. 1500 zł możesz wygrać. Masz nowe imię? Próbuj, czy to nie jest to imię z koperty, bo ten konkurs wiecznie trwał nie będzie. A szkoda by było, żeby nie wygrać takiej nagrody, tym bardziej teraz, kiedy już tak mało imion zostało, które jeszcze pasują do konkursu, których jeszcze nie ma zapisanych na tablicy. Więc szansa, jeśli masz nowe imię, że to będzie to z koperty, jest naprawdę większa, dużo większa niż była na początku tego konkursu. A mało tego, teraz płacimy za każde nowe imię. Nagroda pocieszenia 50 zł albo 1500 zł. Takie pieniądze możemy do ciebie wysłać do następnego poniedziałku. Więc jeśli ktoś zapomniał o tym, to przypominam. I przypominam też o tym, że trzeba mieć ukończone 18 lat i o tym, że trzeba do nas zadzwonić. Numery cały czas widzicie na dole ekranu. Jest opłata za każde połączenie, takie, które trafi. Jak i takie, które nie trafia na antenę, ktoś trafił, ale to jest opłata za połączenie, nie za czas jego trwania. Halo! Dzień dobry! Halo! Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Prometeusz. Prometeusz, 50 zł, nie było jeszcze na pewno. Dziękuję bardzo za propozycję, pozdrawiam serdecznie. Prometeusza zapisujemy. O, i już jest kolejny telefon. Prome, halo! Dzień dobry. Dzień dobry. Romualda nie mamy? Nie mamy! 50 zł, gratuluję. I już zapraszam Romuald. Słuchajcie, w ogóle się nie przejmujcie tym, że ja nie nadążam z pisaniem. Ja już zapraszam kolejną osobę. Bardzo to jest dobre tempo, dzięki temu jest szansa na szybkie rozwiązanie tego konkursu. No właśnie, zaprosiłam, podobało mi się tempo i teraz mamy przerwę. Dobrze, zastanówcie się, bo ja wiem, że to wymaga już teraz zastanowienia. Jakiego jeszcze imienia tutaj nie było dzisiaj? Imię męskie z literką U. Mamy dwie nagrody. Możesz wygrać albo 50 zł, podając jakieś imię męskie z literą U nowe, którego nie ma na tablicy, w wersji pełnej, bez skrótów i bez zdrobnień, albo 1500 zł za imię z koperty. Halo? Halo. Jakie to może być imię? Dzień dobry. Augustyn. To jest imię za 50 zł. Pozdrawiam serdecznie. Nie było jeszcze Augustyna. Augustyn. No to kto ma jakąś nową propozycję? Komu być może teraz coś się przypomniało? Kto teraz, a może nie teraz, może już siedzisz tam sobie od jakiegoś czasu mając takie imię nowe i się zastanawiasz, czy powiedzieć je teraz, czy jeszcze nie? No to teraz, dobrze? Uwaga, wykręcamy numer, dobra? Już teraz, macie gotowy telefon? No to 3, 2, 1, proszę wybrać. 704, 307, 222.
i numer dla telefonów komórkowych. Gotowi? Gwiazdka 73220. Czekam na odpowiedź. No. Imię męskie z literką U. Otwarte. U otwarte. Jedno imię warte 1500 zł, każde inne nowe warte 50 zł. Bardzo pięknie, bardzo dużo osób już dzisiaj wygrało te nagrody pocieszenia. To też jest przyjemne. Jasne, że fajniej byłoby wygrać tę większą nagrodę, no ale masz takie ubezpieczenie. Na wypadek, gdyby się to nie udało, gdyby się nie udało trafić w odpowiedź z koperty, a podasz mi nowe imię, to wygrasz 50 zł. Ja podejrzewam, że macie problem z wymyśleniem jakiegoś nowego imienia. Tutaj jest około 40 odpowiedzi już na tej tablicy. W życiu bym sama tyle nie wymyśliła. To tylko dzięki wam, dzięki naszej wspólnej pracy zbiorowej. Ale wciąż jest nagroda do wygrania. 1500 zł. Czeka, pamiętajcie, że ten konkurs nie będzie trwał wiecznie. Uwaga, mamy telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Jakie może być imię męskie z literką U? Rudolf. Mamy Rudolfa, mamy Rudolfa na tablicy. Proszę bardzo, jest. Zapraszam osoby pełnoletnie tylko i wyłącznie. Coś ten głosik taki młody wydawał mi się, a może się mylę. Ale w każdym razie Rudolf już jest zapisany. No tak. Kto ma jeszcze jakieś nowe imię? To nie jest łatwe. Uwaga. 3 minuty. Tyle dajemy czasu na rozwiązanie tego konkursu. Uwaga, czas start. Masz nowe imię, to dzwoń teraz. Bo 1500 zł możesz wygrać, albo 50 zł, co też nie jest źle. 1500 albo 50, ale jest coraz mniej czasu. Kończymy ten konkurs, bo mamy jeszcze dzisiaj coś w zanadrzu. Ale teraz myśl tylko o imionach z literką U. Jeśli masz nowe imię, ja już może nie będę zapisywała, po prostu czekam na odpowiedzi, ja już biorę tę kopertę. Halo? Dzień dobry, imię męskie z U? Tak, Eustachy. Eustachy nie było, 50 zł dla ciebie, pozdrawiam, zapiszę jednak, bo potem nam się będzie to mylić. A jeszcze trochę czasu mamy, Eustachy. Ale kopertę już mam, już jestem gotowa do tego, żeby pokazać wam odpowiedź. Mam nadzieję, że zrobię to wtedy, kiedy ktoś z was mi to imię podyktuje na antenie. Mamy ponad 2 minutki na rozwiązanie. Na zdobywanie pieniędzy w tym konkursie, bo można zdobywać. Oczywiście nagroda główna byłoby najfajniej, ale też każda nagroda pocieszenia cieszy. Kto jeszcze spróbuje? Imię męskie z literą U, U otwarte. Przed chwilą usłyszałam Eustachy, Augustyn, Romuald, Prometeusz, Bogumił, Julian, Tymoteusz. Strasznie dużo, dużo, dużo. Jeszcze jakieś jedno, przynajmniej to jedno z koperty. Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Halo. I witam serdecznie. Jakie to może być imię? To może być Paul. Paul. Nie jest to odpowiedź z koperty. Pozdrawiam, 50 zł. Gratuluję. Przyznam się, że nie spotykane jest to bardzo często na naszej polskiej ulicy. Ale płacimy. Paul. Jeszcze potrzebuję jakiejś odpowiedzi. Mamy minutę i 15 sekund. No, wiem, że już może niektórzy mają dosyć tego zastanawiania się, jakie jeszcze tutaj może być imię. No, ale dajmy sobie szansę do ostatniej sekundy tego konkursu. Zaczęła się ostatnia minuta. Czekam na twoją odpowiedź. To jest warte 1500 zł. Kończy nam się konkurs. Kto jeszcze spróbuje? Za każde nowe imię jest nagroda pocieszenia, za to jedno nowe imię. 1500! Może się uda właśnie teraz, to jest koniec konkursu, ale nikt nie powiedział, że to się nie może udać w ostatnich sekundach. Więc walcz, śmiało, próbuj! Ile tam mamy czasu na zegarze? O matko, ostatnie sekundy. Mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Jakie może być imię męskie z U? Maksencjusz. A
gdzie to pani znalazła? Nie, to nie jest odpowiedź z koperty. Wygrywa pani 50 zł. Słuchajcie, czas się skończył. Zdziwicie się pewnie. Uwaga, znacie na pewno Ursus, imię, które zostało potem pożyczone przez przemysł rolniczy, a znamy je na przykład z Quo Vadis. No trudno, ale to nic. Bardzo dużo osób wygrało. Nie będziemy płakać, tylko będziemy grać dalej. Oto moja kolejna propozycja. Konkurs, w którym będzie pracowała maszyna i ona będzie wypłacała nagrody, a szukamy teraz imion bez liter, czyli coś zupełnie innego. Inne podejście do imion. AOK, bez tych liter czekam na imiona. I teraz proszę, oto ta maszyna. Taśma. Proszę, to jest moje magiczne zaklęcie. Taśma, start! I już rusza, już rusza. Zobaczcie, tutaj będą się pojawiały banknoty. Zasada jest taka, te banknoty będą wpadały do pojemnika, do koszyczka. To, co wpadnie do koszyczka, staje się nagrodą. Jeśli dodzwonisz się do nas, korzystając cały czas z tych samych numerów, cały czas te numery, które do tej pory prezentowaliśmy, są nadal aktualne, twój telefon zatrzymuje taśmę i wtedy wypłacam ci nagrodę, która zdążyła się uzbierać. Ale przypominam o konkursie i oczywiście zapraszam osoby pełnoletnie. Szukamy imion, teraz mogą być i męskie, i, żeńskie, dobrze? Ale bez trzech liter aż. A, O, K. I oto już są pierwsze pieniądze do zdobycia. Już pierwsze banknoty są w pojemniku. Kto ma imię bez A, O, K? Zapraszam! Jest telefon! Halo, dzień dobry, taśma się zatrzymała, witam. Jerzy. Jerzy, dobrze, pasuje, gratuluję, już liczę pieniążki. I teraz uwaga, taśma, start, a my liczymy za imię Jerzy. Pierwsza nagroda w tym konkursie, 50, 100, 150, 200 zł. Świetnie, imię Jerzy, mamy go już na tablicy, 200 zł jest warte. Kto ma jeszcze jakieś imię? Możecie korzystać z tych, które były podawane do poprzedniego konkursu, w którym... O, ten Ursus, ale jego już też sobie schowam, bo żeby nam się nie myliło. AOK. No, są pieniądze, już do wzięcia. Już jest nagroda. Jest taśma, stop, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A ile masz lat? Bo ja 150, a ty? To pozdrawiam serdecznie. No to taśma, start! Znowu kumulujemy, tak, dodajemy pieniądze do tej nagrody, która już tutaj się uzbierała. No było nieźle, a jest jeszcze lepiej. Naprawdę my to sprawdzamy poza anteną, więc proszę mnie nie oszukiwać. Tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, czy ja widzę 100-złotowy banknot. Kolejny taki wpada. No słuchajcie, już jest największa nagroda dzisiaj. Kto chce ją zdobyć? I następny banknot, w ogóle same banknoty 100-złotowe. Ludzie, co tu się dzieje? Jakie zmiany nastąpiły? Same banknoty 100-złotowe, czyli teraz dwa razy szybciej rośnie nagroda. Imię bez liter. A, O, K. W wersji pełnej, o, bez zdrobnień. Mamy pierwsze zapisane Jerzy. Taśma, stop! Gratuluję, bo wiem, że już jest największa nagroda. Jaka odpowiedź? Zbigniew. Zbigniew! Dobrze! Dobrze! I teraz uwaga, liczymy. I taśma, start. A za imię Zbigniew płacę. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 zł. Ludzie! Zbigniew za 900 zł. No pięknie, ale panu gratuluję. Zbigniew. Mamy nagrodę, no na razie największą, ale mam nadzieję, że to nie koniec, że jeszcze będzie podobnie, nie jedna fajna sytuacja do tego, żeby się ucieszyć, co tam w koszyczku. O, mamy telefon, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jakie może być imię bez AOK? Józef. Dobrze, teraz Józef pasuje, gratuluję. W poprzednim konkursie się nie nadawał, a taśma start, bo już potrzebujemy następnej nagrody, teraz się nadaje imię Józef, 100. 200, 300, 50 zł za imię Józef. Co ja chcę napisać? Józef. 350. Widzicie, ja też mam problemy. Mnie się też to wszystko myli. Jest kolejny telefon. Taśma, stop, halo. Halo. Dzień dobry. Imię proszę podać bez AOK. Remigiusz. AOK. Dobrze. Remigiusz. Dobrze. Gratuluję. Już liczymy. Oj, jest. Taśma, start. Tutaj mam tak, 50 i drugie 50, czyli 100 zł za Remigiusza.
No tak, Remigiusz. I już możesz się decydować na telefon albo poczekać, aż więcej pieniędzy wpadnie do koszyczka. Przed chwilą zbieraliśmy aż 900 zł, ale pamiętaj, że jeśli czekasz, to narażasz się na to, że ktoś w międzyczasie się dodzwoni. Właśnie jest ktoś na antenie. Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie, proszę podaj odpowiedź. Sylwester. Sylwester. Dobrze, jest dobra odpowiedź. Uwaga, zbieramy pieniążki i taśma start. A ja liczę. 50, 100, 150. Sylwester. Kto następny? Sylwester. 150 zł. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób już wygrało. 200, 900, 350, 100, 150. Jaka będzie twoja nagroda? Ja znowu widzę same 100-złotowe banknoty. Proszę bardzo, wy też to zobaczycie. Pierwszy już wpadł, następny już się zbliża. I kolejne, czyli nagroda dwa razy szybciej rośnie, niż gdyby tutaj na taśmie były banknoty 50-złotowe. Kto następny? Mam już 5 imion na tablicy. Mamy telefon. Taśma stop. Halo? Halo? Dzień dobry. Proszę podać imię do konkursu. Jeszcze raz? Denis. Denis. Dobrze. Pasuje. Pozdrawiam. Gratuluję. Taśma start. Są stówki. 100, 200. 300, 400, 50, 500 zł za imię Denis. 500 zł, tak? 500, tak? 500, dobrze. 500, 500. Gratuluję, kolejna piękna nagroda. Zobaczcie, następne pieniądze już wpadły i następne się zbliżają. Taśma pracuje, pieniądz się tutaj nam pojawia jeden za drugim. To, co wpada do koszyczka, może być twoją nagrodą pod warunkiem, że to twój telefon trafi na antenę i zatrzyma te taśmy. Szukamy imion, przypominam o konkursie. Imion bez A, bez O i bez K. Żadnej z tych trzech liter nie może być w twojej odpowiedzi, ale uwaga! Mamy już ponad 500, około 800 zł. Mamy same 100-złotowe banknoty w koszu. Czekam na twoją odpowiedź. Czekam na to, żebyś się wreszcie dał przekonać i zagościł u nas na antenie. Bo, uwaga, mamy bardzo niewiele czasu. Teraz trzeba przyspieszyć. Jeszcze możesz tutaj zagościć, jeszcze możesz dołączyć do zwycięzców. Nagroda jest, no już największa. Już jest na pewno ponad 1000 zł. Uwierz w to, że to jest możliwe. Uwierz w to, że możesz dzisiaj wygrać te pieniądze. Mamy już około 1200 zł do wygrania. Czyli jest już największa nagroda dzisiaj. Jeśli czekałeś na ten moment, żeby zdobyć tę największą nagrodę, to już się stało. Uważaj, bo ktoś może być przed tobą. Pamiętaj o tym, mamy już około 1500 zł. Przypominam o konkursie, uwaga, bo jak jest tak duża nagroda do zdobycia, to tym bardziej żal, jeśli się pojawia pomyłka. Szukamy imion w wersji pełnej, bez zdrobnień, bez A, O, K. I te imiona, które już są zapisane, nie mogą się pojawić po raz drugi. Uwaga, Denis, Sylwester, Remigiusz, Józef, Zbigniew, Jerzy. Bardzo duże pieniądze, bardzo duża nagroda. Nagroda, która zostanie do ciebie wysłana w ciągu 5 dni roboczych, czyli do następnego poniedziałku do ciebie. No nie wiem, znaczy taką mam nadzieję, zapraszam cię. Ale to ty musisz teraz podjąć decyzję, wziąć telefon, wymyślić odpowiedź i walczyć o to, żeby to twoja odpowiedź padła na antenie. Bo mamy mało czasu, słuchajcie, takie tempo dzisiaj, tyle się działo w programie. Tyle miałam gości. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, ale to jeszcze nie koniec. Uwaga! Czy wy widzicie? Bo znowu zmiana. Słuchajcie, bardzo duże pieniądze, taśma się zatrzymuje. Bo teraz uwaga, ja mam tak mało czasu, a ja chcę wam policzyć te nagrody, żeby nie było, że ktoś nas o coś podejrzewa. Więc tak, wysypuję wszystkie te pieniądze, które tu się uzbierały i te, które nie zdążyły wpaść. Proszę bardzo, uwaga. Ciach, to biorę, to biorę, to biorę i to też biorę. I liczymy. I czekam na twoją odpowiedź. 200, 400, 600, 800,
1000, matko. 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, już jest. 2100, 200, 2300, 2400, 2500, 2600, dzwonisz? 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 700, 800, 900, 4100 złotych! 4100 złotych. Tu są te pieniądze. Proszę bardzo. Oto one. Ale kończymy program. Ale teraz to już błyskiem. Ja odliczam od 10. Udało mi się wziąć wszystko. Masz nowe imię. Dzwonisz teraz. Uwaga. 10. 4100 złotych. 9. Szybciutko. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 4100 złotych. Teraz do wygrania, ale szybciutko, jest już dwa. Jedno nowe imię bez A, o K. Jeszcze jedno imię bez A, O, K. Twoja odpowiedź to? Koniec odliczania. Tylko czas na twój telefon. Walcz. Jeśli masz odpowiedź gotową, teraz możesz ją podać. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Proszę podać imię bez A, O, K. Wiesław. Wiesław. Dobrze. Proszę pani, proszę zobaczyć. 4100 złotych. Proszę bardzo.
bardzo, to są pani pieniądze. Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy wygrali, zadowoleni, a ci, którzy nie, będą próbować dalej. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o konkursie SMS-owym. 25 tysięcy złotych do wygrania. Trzeba odpowiedzieć na zaproszenie. Miłego poniedziałku. Pa, pa.